Zarówno w tym roku, jak i w zeszłym obchodziliśmy ważne dla nas, ale myślę, że dla kardiologii polskiej jubileusze. W zeszłym roku to było 15-lecie pierwszego przeszczepienia serca, którego dokonał profesor Zbigniew Religa w Instytucie Kardiologii. Oczywiście pierwsze w Polsce było w Zabrzu 30 lat temu, ale po powrocie do Warszawy profesora Religi do Instytutu Kardiologii, którego był dyrektorem i kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii, 15 lat temu wykonał pierwsze przeszczepienie serca i od tamtego czasu program przeszczepienia serca w Instytucie Kardiologii bardzo się rozwija. W zeszłym roku przeszczepiliśmy 44 serca. No, jesteśmy jednym z dwóch najważniejszych ośrodków transplantacji serca w Polsce. W tym roku z kolei obchodziliśmy święto 25-lecia pierwszej ablacji prądem o częstotliwości radiowej zaburzeń rytmu serca. I tej pierwszej ablacji dokonał pan profesor Franciszek Walczak, kierując kliniką zaburzeń rytmu serca Instytutu Kardiologii. To jest taka metoda, która przeszła do codziennego użycia w licznych pracowniach elektrofizjologicznych, licznych klinikach zajmujących się zaburzeniami rytmu w Polsce i jest podstawową metodą leczenia interwencyjnego zaburzeń rytmu serca. Od tamtego czasu minęło 25 lat. W tym czasie pan profesor Walczak, nie żyjący już, zmarł w 2015 roku, nie tylko rozwijał leczenie zaburzeń rytmu w Instytucie Kardiologii, ale też szkolił wielu lekarzy z całej Polski. Wielu lekarzy wyszkolonych przez pana profesora kieruje ośrodkami, ważnymi ośrodkami klinicznymi w Polsce. Panie profesorze, a jak wyglądacie na tle innych ośrodków podobnych w Europie i na świecie? Ja myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Wykonujemy wszystkie zabiegi tak jak w najlepszych ośrodkach kardiologicznych w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. I to mówię o zabiegach zarówno jeśli chodzi o elektrofizjologię, bo teraz mówimy o rocznicy ablacji, ale również jeśli chodzi o transplantologię, poziom, jakość wykonywanych zabiegów jest porównywalna z najlepszymi ośrodkami i technika, technologia, sprzęt, myślę, że jesteśmy w absolutnej czołówce światowej. No oczywiście to jest zasługa świetnie wyszkolonych naszych specjalistów, ale też mają możliwości korzystania z najnowocześniejszego sprzętu. Chociaż oczywiście zawsze mogło być lepiej i widzimy tutaj potrzeby dalszego rozwoju i planujemy rozbudowę Instytutu, zwłaszcza jeśli chodzi o elektrofizjologię i transplantologię. Planujemy nowe pracownie leczenia zaburzeń rytmu, oddział wspomagania krążenia, w którym byliby leczeni pacjenci oczekujący na przeszczepienie serca albo po przeszczepieniu serca. No i to są nasze plany na najbliższe lata.